Światowego, który jednak znajduje się przed dwoma, moim zdaniem, bardzo ważnymi wydarzeniami, które rodzą pewne, będą rodziły pewne napięcia, to znaczy przede wszystkim przed zapowiadaną rekonstrukcją rządu, która ma nastąpić w listopadzie, i przede wszystkim rozstrzygnięciem kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak no, wydaje się, że część wyborców prawicy już jest zniecierpliwa na tym, że odbyło się czwarte spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jednak nie ma ostatecznych rozstrzygnięć co do kształtu reformy. W związku z tym myślę, że Jarosław Kaczyński czuje pewien taki niepokój na swoim zapleczu politycznym. No i ta dzisiejsza konferencja miała właśnie pokazać z jednej strony, że cały obóz tutaj jest zjednoczony, z drugiej strony też to świadczyło o tym, że na przykład nie wiem, niektóre elementy obozu, na przykład Jarosław Gowin, który wydawał się popierać prezydenta jako pewne postulaty, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, jednak jest tutaj razem z Jarosławem Kaczyńskim. No i wchodzimy w najbliższych tygodniach w sprawę rekonstrukcji rządu. Tutaj też na pewno różne napięcia, to jest naturalne, bo obozie Zjednoczonej Prawicy mogą się pojawić. Jarosław Kaczyński chce w tą dzisiejszą konferencję pokazać, że nad wszystkim panuje i wszystko jest tutaj, można powiedzieć, pod kontrolą. Jeżeli chodzi o prezydenta, to rzeczywiście dziennikarze, komentatorzy wychwycili odpowiedź, fragment odpowiedzi prezesa Kaczyńskiego odnoszący się właśnie do relacji z prezydentem, gdy prezydent mówił, podkreślając jedność obowiązującego, panowie, to rzeczywiście wciąż jest mały spór ludzi z udziałem nuncjusza. To, co dzieje się na Ja myślę, że to jest związane w dużym stopniu z takim różnym położeniem konstytucyjnym. Z jednej strony pana prezydenta, który powinien wypełnić rolę arbitra całego obozu politycznego Polski, czyli obozu demokratycznego, i wychodzić nieco poza bazę społeczną, bazę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to takie troszkę inne położenie pana prezydenta różni jego punkt widzenia w stosunku do punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. I to jest nie tyle wewnętrzna różnica poglądów, co konsekwencje wynikające z tego nieco innego konstytucyjnego usytuowania pana prezydenta. A takie dogrywanie z pewnego punktu widzenia pomiędzy panem prezydentem, który jest częścią obozu rządzącego, a pozostałą częścią obozu rządzącego, jest normalną grą demokratyczną, ujednolicanie pewnego konsensusu, a ten konsensus w efekcie działań pana prezydenta powinien być troszkę pomiędzy punktem widzenia albo też interesem Prawa i Sprawiedliwości, a pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Panie doktorze, rzeczywiście chodzi o kompetencje. Czy to jest jednak problem dotyczący innej wizji tego, w jaką stronę powinny zmierzać na przykład reformy sądownictwa? Znaczy mi się wydaje, że w ostatnich tygodniach jednak jest coraz więcej elementów, które różnicują pana prezydenta z obozem Zjednoczonej Prawicy, to znaczy przede wszystkim kwestie referendum, o której w tej chwili mniej się mówi. Tą sprawę pan prezydent postawił bardzo twardo. Widać referendum, prawda, przedkonstytucyjnego. Prezydent jasno się wypowiedział za systemem prezydenckim. Prezes Jarosław Kaczyński w sposób jednoznaczny wypowiedział się za systemem kancelarskim. Także tutaj mamy kompletnie jakby dwie różne wizje przyszłości państwa i zapisów konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość praktycznie do dzisiaj nie podjęło decyzji, czy w ogóle się zgodzi na to referendum. Wiemy, że w Senacie ma większość, w związku z tym decyduje, czy w ogóle do tego referendum dojdzie. Następny element to jest rosnące napięcie między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Co chwilę praktycznie mamy nowe jakieś, prawda, nawet głównie medialne takie przepychanki, jeśli chodzi o poszczególnych generałów czy współpracowników. Ale to przepraszam, upraszczając, tak, jeżeli mówimy o tym sporze, to też możemy śmiało powiedzieć, że to jest spór, skoro PBN to prezydent, skoro Ministerstwo Obrony Narodowej to rząd. No tak, ale Jarosław Kaczyński jasno występuje w imieniu całego obozu i negocjując z panem prezydentem, też negocjuje w imieniu pani premier Bartosz. Zresztą pani premier Bartosz po jednym z ostatnich wywiadów powiedziała jasno, że te wszystkie kwestie przyszłości ma w swoim ręku i negocjacje z panem prezydentem Jarosław Kaczyński. W związku z tym Jarosław Kaczyński w tej chwili też
też jakby negocjuje w imieniu rządu i te napięcia się pojawiają. W związku z tym wydaje się, że rzeczywiście dzisiejsza konferencja miała pokazać jedność i być może będzie takim jasnym sygnałem dla prezydenta Andrzeja Dudy, że tutaj obóz Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście konsoliduje się i być może w najbliższym czasie przynajmniej w paru tych sprawach dojdzie do pewnego kompromisu. Natomiast w tej chwili nie ma co ukrywać, no po czwartym spotkaniu i chyba jednak jest to niecierpliwienie wśród części wyborców Prawa i Sprawiedliwości. A panowie, no jeszcze dzisiejsze to trudno powiedzieć, czy to był ruch wyprzedzający. Ja cały czas skupiam się przy tym, że dzisiaj formacja rządząca obejmuje dwa główne konstytucyjne miejsca w Rzeczpospolitej, mianowicie rząd i prezydenturę. I różne usytuowania pana prezydenta różni jednocześnie punkt widzenia na cały szereg spraw. Inaczej widać pewne rzeczy, chociażby kwestia tego referendum i przyszłego uporządkowania relacji pomiędzy prezydentem a rządem. To jest odmienny punkt widzenia, postrzegany z punktu widzenia interesów i urzędu prezydenckiego. Oczywiście, że jeżeli chodzi o rząd, to tutaj można byłoby widzieć preferencje dla systemu kanclerskiego. Więc ja cały czas podkreślam, że to jest jeden obóz, ale w tym obozie zaczynają się dwa odmienne punkty widzenia wynikające z różnicy w usytuowaniu ustrojowym tych dwóch filarów dzisiejszego obozu rządzącego, czyli rządu i prezydentury. Także ja myślę sobie, że to nie jest konflikt pomiędzy w łonie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż on się może przekształcić w konflikt w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli nie dojdzie do takiego porozumienia, że działania prezydenta zmierzają w korzyść dla Prawa i Sprawiedliwości kierunku, to znaczy w stronę poszerzania bazy społecznej rządzenia formacji rządzącej, że próba zawężenia tej bazy społecznej, czyli próba przeprowadzenia reform tylko i wyłącznie w duchu interesów i oczekiwań Prawa i Sprawiedliwości, może w przyszłości doprowadzić do jeszcze większego zawężenia bazy społecznej rządzenia i utraty rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. No ale skoro mówimy o zawężonej bazie społecznej, czy też próbach poszerzenia tej bazy społecznej, to ewidentnie chyba o to chodziło też dziś liderom Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna na wspomnianej już przeze mnie konwencji Platformy w Łodzi zapowiedział, że totalna opozycja przekształca się teraz w totalną propozycję. Panie doktorze, ofensywa, rzeczywiście ofensywa Platformy Obywatelskiej, czy znów, bo takich zapowiedzi już kilka mieliśmy od czasów wyborów, czy znów tylko słów? To znaczy, jeśli chodzi o Platformę, ja myślę, że to jest jednak jakaś nowa jakość, znaczy przede wszystkim wyciągnięcie wniosków z tego, że ta formuła totalnej opozycji skończyła się porażką i to myślę jest dla wszystkich jasne i to zresztą dzisiaj... Ta deklaracja to było przyznanie się do tego? Tak, znaczy dla mnie to jest oczywiste, że ta formuła opozycyjności i wszyscy widzą i Platforma też doszła do wniosku, że ona skończyła się porażką i teraz jest próba przejścia do nowego otwarcia i właśnie to jest to otwarcie takie, no, można powiedzieć, programowe. Programowe. I tutaj chcę zwrócić uwagę na słabością na pewno tego wystąpienia było to, że za mało było sprawy rozliczeń Platformy, to znaczy jakby rozliczenia poprzedniego czasu, dlaczego przegraliśmy wybory, z czego to wynikało. Były pewne elementy, na przykład przyznanie się do tego, że likwidacja OFE była błędem, prawda? Schetyna to jasno powiedział. Natomiast no, ciekawe są nowe propozycje programowe i tutaj no, zupełnie dla Platformy jest nowatorski, takie oficjalne. Nie chcą złodziejów, próba licytacji z Prawem i Sprawiedliwością w programie socjalnym, prawda? Znaczy, dzisiaj Grzegorz Schetyna powiedział, że tak. Oczywiście będą za tym, żeby utrzymać program 500+, który wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, który jest niewątpliwie wielkim sukcesem rządu. I jeszcze poszerzyć ten program, że na pierwsze dziecko też będzie 500 zł. No i przepraszam, to zatrzymajmy się tu, bo... To jest, można odnieść wrażenie, dla Platformy Obywatelskiej był bardzo ryzykowny, bo oczywiście można się licytować na tego typu pomysły, tylko już dziś, od razu po konwencji, niektórzy komentatorzy przypominali Platformie, że w momencie, kiedy PiS ogłaszał swój program, Platforma twierdziła, że to zrujnuje budżet państwa, że to jest z finansowego punktu widzenia samobójstwo. Teraz Platforma mówi o tym, że trzeba pójść jeszcze dalej.
Tak, znaczy to jest przede wszystkim oczywiście pytanie o wiarygodność. I tutaj platforma w tych kwestiach nie jest wiarygodna. I teraz jest oczywiście następnym krokiem, co platforma zrobi, co pokaże, żeby się uwiarygodnić w tych sprawach. Dzisiaj było to wystąpienie bardzo ogólne, zarysowało pewne punkty. No myślę, że te poszczególne punkty na pewno będą w najbliższym czasie jakby rozpisywane na więcej szczegółów i wtedy na pewno będzie się można bardziej szczegółowo do tego odnieść. Natomiast wydaje się, że z punktu widzenia Grzegorza Schetyny, moim zdaniem to wystąpienie na pewno umocni jego pozycję. Znaczy jego pozycja słaba w ostatnio w platformie, natomiast to wystąpienie moim zdaniem pokazuje jednak pewną wizję, którą Grzegorz Schetyna chce realizować i do tej wizji oczywiście tak czy inaczej będą się odnosiły inne ugrupowania. I to jest jeszcze kwestia, że to jest jeden z elementów wzmocnienia platformy jako głównej siły opozycyjnej. I to mi się wydaje, że też był jeden z głównych elementów tego dzisiejszego wystąpienia. To skoro mówi pan o wzmacnianiu pozycji lidera Grzegorza Schetyny, to warto zauważyć dwie kwestie. Brak na konwencji wiceliderki Platformy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Druga kwestia, w nowym statusie partii likwiduje się stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, którym w tej chwili jest Ewa Kopacz. To też są ruchy, sygnały pokazujące to, że lider jest tylko jeden? Ja myślę przede wszystkim, że to, co dzisiaj powiedział pan Schetyna, osłabi raczej jego pozycję w kierownictwie z dwóch powodów. Jego wypowiedzi były wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony nawoływał do powrotu do urynkowiania polskiej gospodarki, nawoływał do osłabiania państwa poprzez jego pogłębiającą decentralizację, czyli nawoływał do tego wszystkiego, co odrzucili wyborcy w 2015 roku, bo właśnie nowa zmiana, dobra zmiana, wprowadza wzmacnianie państwa, pokazując, do czego prowadzi słabe państwo, no te wszystkie przekręty, komisje, które w tej chwili działają. Więc ja myślę, że ta niekonsekwencja Schetyny polega także i na tym, że populistycznie przejmuje część postulatów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład 13 pensje, czy poszerzenie 500+ na samotne matki, a z drugiej strony mówi o urynkowieniu, o jeszcze bardziej daleko, dalej idącej liberalizacji polskiej gospodarki. W związku z tym wydaje mi się, że Schetyna praktycznie nie wyciągał wnioski z rzeczywistych przyczyn klęski wyborczej Platformy Obywatelskiej i w tym sensie jego wystąpienie i ten program, który zarysował, jest po prostu mało wiarygodny dla większości wyborców w Polsce. Profesor Kazimierz Kilk i dr Andrzej Janusz, bardzo dziękuję za ten komentarz. Polskie Radio 24. Północ, południe. A już teraz przenosimy się na południe do Czech. Przypomnę, dziś zakończyły się tam wybory parlamentarne. Pan Krzysztof Kokoszczyński, ekspert do spraw międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i przypomnijmy, wedle zapowiedzi to się potwierdziło, choć z lepszym wynikiem niż się spodziewano. Wygrała partia ANO, no, ekscentrycznego miliardera, ale również polityka Andrija Babiša. Prawie 30% wyborców zagłosowało na to ugrupowanie. Bardzo ciekawe rzeczy działy się na kolejnych miejscach. Obywatelska Partia Demokratyczna na drugim, na trzecim niespodziewanie Piraci, na czwartym ugrupowanie Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Potem wielcy przegrani tych wyborów, czyli Komunistyczna Partia Czech i Moraw oraz rządząca do tej pory Czeska Partia Socjaldemokratyczna z premierem Bohusławem Sobotką. No, niektórzy komentatorzy, nawet goście, którzy komentowali te wybory na antenie Polskiego Radia 24, niektórzy z nich mówili, że tak naprawdę no, mamy wręcz do czynienia z rewolucją na czeskiej scenie politycznej. Pan się zgadza z takimi opiniami? Rewolucją tak, rewolucją populistyczną. Niestety to jest dalszy ciąg triumf populistów, które wydawało się już częściowo zostały przerwane po wyborach niemieckich, po wyborach francuskich. Tutaj jednak w Czechach populizm zatriumfował i na pewno polityka Czech, zarówno wewnętrzna, ale przede wszystkim także zewnętrzna, ulegnie teraz widocznym, znaczącym zmianom w porównaniu do skończonej właśnie kadencji.
Ale czy rzeczywiście takich zmian możemy się spodziewać? Bo przecież ANO to nie jest nowy byt na czeskiej scenie politycznej, to jest partia, która przez pewien czas Czechami współrządziła. Już w tej chwili mówi się, że być może jednym z potencjalnych koalicjantów będą socjaldemokraci, czyli partia, która rządzi w tej chwili. Tak, socjaldemokraci mogą wrócić do rządów, ale przypomnijmy, że po odejściu w czerwcu Sobotki, który był ostro skonfliktowany zarówno z Babiszem, jak i z prezydentem Zemanem, socjaldemokraci na wzór ANO dokonali bardzo ostrego zwrotu eurosceptycznego. Tak jak ANO zaczęli bardzo mocno sprzeciwiać się przyjmowaniu imigrantów także z Grecji i Włoch, a także wypowiedzieli się ostro przeciwko zbyt szybkiemu wprowadzeniu euro. Więc teraz Czesi będą najprawdopodobniej dużo ostrzejsi wobec Brukseli, wobec Unii Europejskiej, dużo bardziej sceptyczni, dołączą, podejrzewam, do tego, nazwijmy to, mini bloku polsko-węgierskiego, który stał się bardzo kontestacyjny wobec Unii Europejskiej. Teraz Warszawa i Budapeszt będą miały prawdopodobnie sojusznika w Pradze. Ale Andrzej Babisz w pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu wyniku wyborów mówił o tym, że jego ugrupowanie jest ugrupowaniem proeuropejskim, prounijnym. Z jednej strony tak powiedział dzisiaj, ale patrząc na kampanię, patrząc na dotychczasowe wypowiedzi Babisza, ciężko mi uwierzyć, że faktycznie Babisz będzie się opowiadał za, nie wiem, dalszą integracją europejską. Prawdopodobnie z radością będzie pozostanie w ramach wspólnego rynku, ale jeżeli faktycznie będzie powoli dochodziło do rozwarstwienia na Europie kilku prędkości, to spodziewam się, że Czechy pod przywództwem ANO świadomi celowo będą zostawały w tej części Unii Europejskiej, która będzie się opowiadała za mniejszą integracją, za pozostaniem przy mniej więcej status quo. To jeszcze jedna kwestia. Przed wyborami, kiedy jeszcze nie było wiadomo oczywiście, jakie będą ostateczne wyniki, no i te sondaże pokazywały różne tendencje, mówiono o tym, że być może potencjalnym koalicjantem ANO nie będą wcale socjaldemokraci, że nie będzie nimi partia ODS. No, ODS, czyli Obywatelska Partia Demokratyczna, być może niektórzy słuchacze kojarzą ją m.in. z Wacławem Klausem. Sugerowano, że być może takim najbardziej naturalnym koalicjantem dla Babisza będzie bardzo skrajna w swych poglądach partia Ugrupowanie Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Ugrupowanie, które wprost mówi o tym, że Czechy powinny opuścić Unię Europejską. Tak. Przypomnijmy, że Babisz na razie zapowiedział, że spotka się z przywódcami wszystkich partii w parlamencie. Czy Wolność i Demokracja Bezpośrednia Okamury wejdzie do koalicji? Może być potrzebna, jako że jeżeli ODS potwierdzi swoje wcześniejsze zapowiedzi, że nie zamierza wchodzić w koalicję, to Babiszowi nie uda się sformować rządu tylko z jedną partią i będzie potrzebował co najmniej dwóch koalicjantów. Prawdopodobnie jest też możliwość dla nas z innych państw europejskich, że partia Okamury nie wejdzie formalnie do koalicji, ale zawrze jakiegoś rodzaju formę umowy o wsparciu. Będzie cichym koalicjantem? Na razie bym się spodziewał takiego bardziej prawdopodobnego rozwiązania niż wejście ich do rządu, ale Babisz już kilkakrotnie pokazywał się jako dosyć nieprzewidywalny polityk, więc może znowu nas wszystkich zaskoczy. A na ile to Babisz tak naprawdę, mimo że jest liderem zwycięskiej partii, przypomnijmy, że jego ugrupowanie zdobyło prawie 30% głosów. Na drugim miejscu, tak jak już mówiłem, Obywatelska Partia Demokratyczna, mająca trzykrotnie mniejsze wsparcie, więc ta różnica jest naprawdę ogromna. Na ile to sam Babisz może być największym problemem przy tworzeniu rządu, bo nawet partie, które mówią, owszem, możemy wejść w koalicję z ANO, od razu zastrzegają, ale pod warunkiem, że do rządu nie wejdzie sam Babisz. To może być problem, ale ANO jest przede wszystkim partią wodzowską. Poza Babiszem obecnie brakuje tam zbyt wielu, nie ma tam zbyt wielu charyzmatycznych postaci, które mogłyby ewentualnie wziąć na siebie płaszcz lidera. Oczywiście też wszystko zależy od trwającego postępowania w sprawie Babisza, w sprawie defraudacji środków unijnych. Jeżeli faktycznie zostaną wytoczone oskarżenie, a tym bardziej jeżeli zostanie skazany, to wtedy wiele z partii będzie miało argument przeciwko jego wchodzeniu do rządu, zostaniu przez niego premierem, taki bardzo
konkretne, nazwijmy to. Pytanie oczywiście, jak dalej będzie się toczyło to postępowanie. No i w takim razie tym pytaniem kończymy. Pan Krzysztof Kokoszczyński, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina pierwsza. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły. Jarosław Kaczyński podziękował Polakom za wspieranie tzw. dobrej zmiany. Prezes PiS mówił o poparciu rodaków podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski. Bez tego poparcia nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego, co zostało dotąd uczynione, zrobić. A zostało zrobione naprawdę sporo. I jesteśmy z tego dumni i sądzę, że wśród Polaków jest sporo, bardzo sporo takich, którzy też są dumni. Jarosław Kaczyński powiedział, że rządzącym chodzi o to, aby zmienił się status Polski i Polaków w Europie. Żeby zmienił się na naprawdę pełnoprawny. Nie w deklaracjach, nie w tym, co jest zapisane w różnego rodzaju aktach, które bardzo często są niestety tylko na papierze, tylko realnie. A realnie będziemy w Europie równymi wśród równych, jeżeli będziemy silni, silni gospodarczo, jeżeli będziemy mieli PKB na głowę porównywalne z krajami, które leżą na zachód od naszych granic, jeżeli będziemy dobrze zorganizowani, jeżeli będziemy także silni militarnie. Obok prezesa PiS w wystąpieniu wzięli udział Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, i Jarosław Gowin, Polski Razem. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział podczas konwencji partii w Łodzi, że program jego ugrupowania jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Przewodniczący Schetyna wymienił to, co zawiera program Platformy pod nazwą Akcja Twoja Polska. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, 500 zł na pierwsze dziecko. Stąd projekty ustaw, które Platforma już złożyła w Sejmie. Projekt ustawy o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ ludzi do 25 roku życia prowadzących działalność gospodarczą. Oraz projekt ustawy o przejęciu przez państwo od firm obowiązku płacenia wszystkich składek od wynagrodzenia za wyjątkiem składki zdrowotnej od młodych pracowników do 25 roku życia. Tymczasem zdaniem minister rodziny Elżbiety Rafalskiej propozycja Platformy Obywatelskiej dotycząca polityki społecznej jest niespójna i nielogiczna. Elżbieta Rafalska oceniła, że obecne propozycje Platformy są sprzeczne z wcześniejszymi wypowiedziami polityków tej partii. Słyszymy, że chcą dać to świadczenie Rodzina 500+ na każde dziecko, podczas gdy wcześniej mówili, że nasza propozycja rozbije budżet państwa. Słyszę też o powrocie do wydłużonego wieku emerytalnego 67 lat, rozumiem, dla kobiet i dla mężczyzn, i cofnięcie reformy otwartych funduszy emerytalnych. To są tylko słowa niepoparte konkretną propozycją. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oceniła, że obecnie budżet radzi sobie z wypłatą świadczeń na każde drugie i kolejne dziecko. Jednak rozszerzenie tego programu skutkowałoby dużo większymi wydatkami. Koszt programu Rodzina 500+ w tegorocznym budżecie to ponad 24 miliardy złotych. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zainaugurowano cykl koncertów muzyki klasycznej To co najpiękniejsze. Będą odbywały się raz na kwartał i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez dwójkę i trójkę. Ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy jeszcze nie są koneserami. Obecny na koncercie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreślał, że na tym właśnie polega misja mediów publicznych. Tutaj też mamy taki mieszany repertuar, częściowo muzyka filmowa, ale to jeszcze w komercyjnych radiach możemy znaleźć, ale już Mozarta coraz rzadziej, a to mam właśnie takie połączenie. Bez mediów publicznych tego typu imprez by nie było. To oczywiście jest filharmonia, są teatry i tak dalej, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o trafianie pod strzechy, a to właśnie przez radio można pod te strzechy trafiać, a pod polskimi strzechami coraz większe jest zapotrzebowanie na wyższą kulturę, którą zapewni właśnie Polskie Radio.
Drugą część koncertu wyemituje dziś na swojej antenie radiowa dwójka w ramach audycji Niedzielnik Muzyczny między godziną 13 a 15. Jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie duże i opady deszczu w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Śląsk Opolski będzie padać opady o natężeniu umiarkowanym. Rano w centrum i na wschodzie kraju mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów, a na termometrach od 11 do 14 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie pierwszej w Warszawie zaprezentowano wyniki badania pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy. Badanie zostało zrealizowane w 27 krajach. Jego celem jest stworzenie bazy, która będzie łączyć informacje dotyczące istotnych dziedzin życia rosnącej populacji osób po właśnie 50 roku życia. O wynikach tego badania w Polsce z dyrektorem Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie, doktorem habilitowanym Michałem Myckiem, rozmawia Małgorzata Głogowska, a zaraz po tym materiale wrócimy do rozmowy Jędrzeja Lipskiego z Piotrem Zychowiczem. Powtórka programu. Badanie dotyczyło trzech aspektów: aktywności, zdrowia i jakości życia pokolenia 50+ w Polsce. Zacznijmy może od aktywności. Jak Polacy wypadają na tle Europy? W naszym raporcie, w tych analizach skoncentrowaliśmy się głównie na tej aktywności zawodowej osób w wieku 50+. I to po raz kolejny przyglądamy się temu, jak zmienia się aktywność tej rosnącej grupy społeczeństwa. Patrzymy na to, jak zachowują się na rynku pracy, jak zmieniają swój status z pracy zawodowej na emeryturę i też jak zachowują się po przejściu na emeryturę. Z punktu widzenia aktywności na rynku pracy, to można powiedzieć, że zauważamy w ostatnich 10 latach powolny, ale jednak wzrost aktywności w tej grupie wieku, w wieku przedemerytalnym. Niestety nadal te parametry i odsetki w Polsce są niższe niż w krajach zachodniej Europy i no jest na pewno jeszcze wiele do zrobienia, żeby stopień aktywności zawodowej osób starszych podnosić. A jeśli chodzi o ten aspekt zdrowotny, zdrowia, jak tutaj wypadamy na tle Europy? W badaniu SHARE poświęcamy bardzo dużo uwagi różnym wymiarom zdrowia. Badamy zdrowie w takim aspekcie fizycznym, ale również zdrowie psychiczne. I tak jak w przypadku zdrowia fizycznego, no ono jest w Polsce słabsze niż, Polacy są w nieco gorszym stanie niż powiedzmy ich rówieśnicy w Niemczech czy w Szwecji. No ale powiedzmy, można powiedzieć, że ten stan zdrowia jest porównywalny do takich krajów jak Hiszpania czy Czechy. Natomiast jak spojrzymy na analizy zdrowia psychicznego, to tutaj niestety odstajemy in minus w Polsce i te problemy zdrowia psychicznego są dużo bardziej poważne, w szczególności wśród kobiet w tej grupie wieku osób 50 lat i więcej. Około połowa kobiet ma symptomy depresji, które no, właściwie można powiedzieć, że sygnalizują wysokie ryzyko występowania depresji. Teraz przejdźmy do tego trzeciego, ostatniego aspektu, czyli jakość życia. Jak jakość życia osób w wieku 50+ w Polsce wygląda? Tutaj jesteśmy na poziomie mniej więcej podobnym do Czech i Hiszpanii. W badaniu SHARE jakość życia badana jest z taką specjalną miarą dostosowaną do właśnie osób, do badania jakości życia osób starszych. To jest miara tak zwanej CASP. I wyniki, tak jak mówię, w przypadku Polski, Czech i Hiszpanii są bardzo podobne. Natomiast wypadamy gorzej niż rówieśnicy Polaków w Niemczech i w Szwecji. W naszych analizach pokazujemy, że właściwie dużą część czy większość tej różnicy można wyjaśnić zróżnicowaniem stanu zdrowia i sytuacji materialnej. Więc gdyby spojrzeć na to od strony wyzwań dla polityki społeczno-gospodarczej, no to można powiedzieć, że koncentracja na problematyce zdrowia i koncentracja na kwestii problemów materialnych czy sytuacji materialnej osób starszych może mieć duży wpływ na przełożenie się na wzrost jakości życia tej grupy społeczeństwa. Na jakie będą dalsze losy tego badania? One zostaną przekazane odpowiedniemu resortowi ministerstwu? Badanie SHARE w Polsce realizowane jest już od 2006 roku. Teraz prezentujemy wyniki czwartego badania w Polsce i badania, które było zrealizowane w 2015 roku. Obecnie kończymy również kolejną rundę badania, których wyniki poznamy w przeciągu pewnie półtora roku. I badanie będzie kontynuowane, jest realizowane w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
i plan jest taki, żeby kontynuować je przynajmniej do 2022 roku. Przewidziane są jeszcze dwie kolejne rundy i być może następne. Badanie SHARE jest badaniem panelowym, to znaczy realizujemy je w takim dwuletnim cyklu i staramy się wracać co dwa lata do tych samych osób, do tych samych respondentów i śledzić ich losy w miarę jak przybywa im lat, co pozwala na takie bardzo dogłębne i kompleksowe podejście do analiz procesu starzenia się. Wspomniał Pan, że to już jest kolejna edycja tego badania, także można mieć pogląd na to, jak jakość życia osób 50+ wyglądała kilka lat temu. Jakby Pan tak krótko w kilku słowach podsumował, czy to idzie w dobrą stronę, czy raczej jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie na tle Europy? Do tej pory, w przeciągu tych kilku lat, kiedy realizowane jest badanie w Polsce, no można powiedzieć, że idzie to z powoli, ale w dobrą stronę. Zwiększa się, tak jak wspomniałem, aktywność zawodowa osób starszych, osób po 50 roku życia. Polepsza im się nieznacznie, ale jednak polepsza im się sytuacja materialna. No i wyglądamy coraz lepiej na tle innych krajów, szczególnie w przypadku takich państw jak Hiszpania czy Grecja, które bardziej ucierpiały na kryzysie gospodarczym. Więc sprawy idą, można powiedzieć, w dobrym kierunku, choć pewnie wszyscy oczekiwaliby, że będą szły w tym kierunku trochę szybciej. Powtórka programu. Wszystko jest historią. Naszego dzisiejszego gościa właściwie przedstawiać nie trzeba, ale z obowiązku zrobię to. Piotr Zychowicz, historyk, publicysta, pisarz. Człowiek w mediach na tyle kontrowersyjny, że nie można spokojnie przejść obok każdej jego książki. Najnowsza, która się ukazała w zeszłym miesiącu, nosi dziwny tytuł Niemcy. Niektórzy pytają się, dlaczego nie naziści? I to jest pierwsze pytanie. Rzeczywiście, dlaczego nie nazywałem książki, która dotyczy przecież głównie III Rzeszy, naziści? Otóż dlatego, że nie cierpię słowa naziści. Z dwóch głównych powodów. Bo oczywiście zawsze powtarza się to, że to tam Niemcy próbują zrzucić odpowiedzialność za swoje zbrodnie na inne narody. No to jest banał, ja tego nie zamierzam powtarzać, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast warto to podkreślić, ponieważ słowo naziści stało się synonimem zbrodni dokonanej w czasie II wojny światowej, tylko nie wiadomo, kto tej zbrodni dokonał tak naprawdę. No tak, to oczywiście, że tak. Natomiast ja mam dwa punkty, które chciałbym podkreślić. Znaczy, po pierwsze, słowo nazizm moim zdaniem jest słowo, które ma kamuflować słowo, które w rzeczywistości używano. Przecież w czasie III Rzeszy nie mówił sobie Hitler czy ktoś inny, jestem nazistą. Otóż oni mówili, jesteśmy narodowymi socjalistami. I moim zdaniem używanie słowa naziści ma właśnie spowodować, że zostanie zapomniane to prawidłowa nazwa. A dlaczego? Ponieważ lewicy na świecie zależy na tym, aby zatrzeć to słowo narodowi socjaliści i zatrzeć oczywisty fakt, że narodowy socjalizm z samej nazwy i z praktyki, i z teorii był ideologią lewicową, jak każdy socjalizm. I to jest jedna sprawa, dla którego książkę nazwałem Niemcy, a nie naziści. A druga sprawa to jest to, że kiedy się analizuje, ja taką analizę interesuję się tymi sprawami od wielu, wielu lat i taką analizę przeprowadzam, to kto konkretnie w imieniu III Rzeszy mordował, naciskał za spust, odkręcał kurki z gazem w obozach zagłady, to legitymacja NSDAP członkami Partii Narodowo-Socjalistycznej była tylko niewielki procent oprawców. W dużej mierze to byli zwykli Niemcy, którzy bardzo często z partią nie mieli nic wspólnego. Tak było z ludźmi, którzy brali udział w Holokauście, tak było z pielęgniarkami, lekarzami, którzy brali udział w operacji T4 wymierzonej w niepełnosprawnych i chorych nieuleczalnie. Także zbrodniarzy było znacznie więcej i byli to ludzie, którzy nie zawsze byli członkami partii, dlatego wydaje mi się, że znacznie bardziej adekwatne określenie to Niemcy. Sami Niemcy dzisiaj bronią się przed oskarżeniem o te zbrodnie, tłumacząc się, że w szeregach armii niemieckiej czy w szeregach armii III Rzeszy służyło kilkadziesiąt różnych narodowości, a było nawet 150 tysięcy Żydów. No tak, ale to jakby, no oczywiście, że w pewnym momencie, na pewnym etapie wojny, kiedy zaczęło już naprawdę bardzo brakować Niemcom III Rzeszy wojska i rekruta,
zaczęto tworzyć rozmaite cudzoziemskie jednostki Waffen-SS, ale nie tylko, bo rozmaite legiony wschodnie, innego typu wojska. Z Żydami niemieckimi to jest troszeczkę inny przypadek. Znaczy, że to po prostu byli Niemcy wyznania mojżeszowego. A to byli bardzo mocno zasymilowani ludzie, którzy po prostu zostali normalnie powołani do wojska jako Niemcy, w związku z tym to jest zupełnie inna sytuacja. Inną sytuacją jest również służba kilkuset tysięcy Polaków siłą wcielonych na ziemiach włączonych do Rzeszy, prawda? Głównie na Śląsku. I na Kaszubach. I na Kaszubach, tak, ale to Śląsk, to się najczęściej o tym w tym kontekście mówi, tam tego rekruta brano najobficiej. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że Trzecia Rzesza była państwem niemieckim. Ideologia narodowo-socjalistyczna była ideologią właśnie narodową, zorientowaną na wielkie Niemcy imperialne. I te zbrodnie były popełniane w imieniu narodu niemieckiego i przy niemieckiej roli kierowniczej przede wszystkim, nawet jeżeli za spust. Rzeczywiście czasami tak się zdarzało, że naciskali przedstawiciele innych narodowości. No, takim modelowym przykładem są Ponary, prawda? W którym mamy do czynienia z sytuacją, w której strzelają Litwini, prawda? Litewscy policjanci głównie. Natomiast całą organizację tej zbrodni to jest po stronie Niemców, dowództwo jest po stronie Niemców, no ale przede wszystkim ideologia, która w ogóle, chora ideologia, która nakazuje mordować ludzi tylko dlatego, że urodzili się Żydami czy przedstawicielami innych narodowości, jest wymysłem niemieckich ideologów. Wróćmy do książki. O czym ta książka tak naprawdę jest? Bo ma taki sam kształt jak wcześniej Sowieci i jeszcze wcześniej Żydzi. Jakie pan stawia tezy i jakie wnioski wyciąga w swoich tekstach? Znaczy, jest to książka o rewolucji. Znaczy, staram się w tej książce podkreślić, że narodowy socjalizm, jak mówiłem na początku, był ideologią rewolucyjną. Znaczy, on postawił Niemcy właściwie na głowie w pewnym sensie. To znaczy, tak jak to było w przypadku zwycięstwa komunizmu w różnych krajach, na górę wypłynęły szumowiny, to co zawsze było na dole. I to jest trochę książka o tych szumowinach, czyli o tych wszystkich Goebbelsach, o tych wszystkich Himmlerach, Hitlerach, tych półinteligentach, którzy tworzyli jakieś rozmaite szalone, absolutnie oderwane od rzeczywistości, rasowe, darwinistyczne teorie, którzy snuli utopijne, wariackie plany rasowego oczyszczenia i nowego ułożenia terytorialnego i rasowego Europy i świata. O tym, jak straszliwą cenę za to szaleństwo, za ten obłęd zapłaciły rozmaite narody, polski, żydowski, no ale co najzabawniejsze również, co najbardziej przerażające, też niemiecki przecież w ostateczności, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że Hitler chciał uczynić Niemcy wielkie, a proszę zobaczyć, co po sobie pozostawił, prawda? Znaczy, było to największe nieszczęście również w dziejach Niemiec, to znaczy Niemcy okupowane, podzielone, okrojone terytorialnie, zburzone, spalone, ofiary szły w miliony, także była to jedna wielka destrukcja, ale to jest też mowa o, ta książka opowiada też o tym, co robią ideologie z ludzi, to znaczy, że w Polsce czasami panuje takie przekonanie, że wojna wyciąga z ludzi to, co najlepsze, prawda? Bardzo często się z tym spotykam. W rzeczywistości ten, kto dobrze zna wojnę, to wie doskonale o tym, że wojna wyciąga z ludzi to, co najgorsze. Ale jeszcze do tego, jeżeli się doda narodowy socjalizm jako totalitarną, straszliwą ideologię, no to już mamy do czynienia z degeneracją jednostki ludzkiej, no, nieprawdopodobną. Stąd te wszystkie zbrodnie, które przedstawiam w tej książce, na czele właśnie z operacją T4 wymienioną z wieloma zbrodniami na narodzie polskim, prowokują do takiego zadawania pytań o to, jak nieprawdopodobnie właśnie demoralizujący wpływ na człowieka mają tego typu wielkie totalitarne ideologie i jak to dobrze, że Europa już ten rozdział ma ze sobą. Na kartach książki spisał pan rozmowy z różnego rodzaju przedstawicielami narodu niemieckiego, intelektualistami, naukowcami. Jak ci ludzie przyjmowali ten temat w tych rozmowach? No nie, to rzeczywiście książkę otwiera seria rozmów, bo staram się rzeczywiście spotykać z rozmaitymi ciekawymi ludźmi. Duża część z tych moich rozmówców w tym przypadku to niemieccy historycy, niemieccy badacze. No ale tutaj oni starają się, akurat no tutaj historiografii niemieckiej, przynajmniej tej
historiografii głównego nurtu trudno zarzucić jakieś wielkie próby, powiedziałbym, dezinformacji czy też wybielania narodu niemieckiego. Te rozmowy mogą być ciekawe dla polskiego czytelnika z tego choćby punktu, z tego powodu, że pokazują trochę niemiecki punkt widzenia na te sprawy. Natomiast co do ogólnych faktów, no to oczywiście się zgadzamy. Mogę wspomnieć o takim wywiadzie chociażby z Johannem Bellerem, autorem kilku prac poświęconych zbrodniom Wehrmachtu dokonanym podczas kampanii 1939 roku, który, i to jest godne podkreślenia, i to cudownie, że takie niemieckie elity, wśród niemieckich elit są tacy ludzie, który obala ten jeden z tych kluczowych mitów, że kampania 1939 roku w Polsce była prowadzona przez Niemców, przez Wehrmacht w rękawiczkach. On to zbadał w rzetelny sposób, jest znakomitym, rzetelnym historykiem i pokazuje w jasny sposób, że Wehrmacht, nie tylko SS, nie tylko Gestapo, nie tylko rozmaite jednostki właśnie takie policyjno-terrorystyczne, ale również zwykli żołnierze Wehrmachtu liniowi dokonali szeregu zbrodni na terenie Polski. I no cóż, budujące to jest bardzo, że tacy młodzi historycy w Niemczech są, że to piszą. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi akurat o historiografię, no to bardzo chyba spełnieniem marzeń Polaków byłoby to, żeby takie klimaty intelektualne zapanowały również w Rosji, prawda? Gdzie się wybiela rzeczywiście bez żadnego wstydu i bez żadnej krępacji, dalej się uprawia propagandę sowiecką. W książce znalazł się również rozdział, który w jednej z wcześniejszych książek został przez pana wycięty metodą autocenzury. No tak, to proszę traktować trochę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście jest jednym z tematów książki głównych, obok potwornych błędów, można o tym zresztą potem porozmawiać, popełnionych przez Hitlera błędów politycznych na wschodzie, jest Holokaust. I to jest, staram się przedstawić w tej książce taki spór, który w Polsce jest bardzo mało znany, to znaczy między historykami, którzy są z tak zwanej grupy funkcjonalistów i grupy instytucjonalistów. Ja wiem, że te określenia są dosyć dziwne, natomiast powiem, o co chodzi. Otóż po wojnie panowało takie głębokie przekonanie, że narodowi socjaliści od samego początku Niemcy mieli plan, żeby zgładzić wszystkich Żydów. Właściwie po to wywołali wojnę, po to Hitler doszedł do władzy, i właściwie to było całym sensem istnienia III Rzeszy. I że ten plan od początku był i on został konsekwentnie, był od początku do końca realizowany. I takie setki filmów hollywoodzkich, które skupiały się głównie właśnie na Holokauście, na cierpieniach Żydów jako tej głównej osi II wojny światowej, ugruntowały to przekonanie. Tymczasem najnowsze badania historyczne pokazują, że sytuacja była zupełnie inna, to znaczy, że następowała pewna radykalizacja niemieckiej polityki. To znaczy, im dłużej trwała ta wojna, to tym bardziej Niemcy zaostrzali swoją politykę antysemicką. Na początku wojny planowali rozwiązać tak zwaną kwestię żydowską poprzez masową emigrację, bądź też masowe wypędzenie. I tu wpadali na rozmaite szalone pomysły. Dlaczego mówiłem na początku, że uważam, że narodowy socjalizm to szalona ideologia? Otóż na początku był pomysł, żeby stworzyć dla nich rezerwat przy Lublinie. No proszę sobie wyobrazić, że kilka milionów ludzi jest umieszczonych gdzieś na jakichś polach pod Lublinem. Jednym z pomysłów było zabranie Francji Madagaskaru. To już wkraczamy, prawda, w absolutny absurd, i przewiezienie tam statkami Żydów z Europy. Kilku milionów ludzi na afrykańską wyspę i zamianę tej wyspy w supergetto. Kolejny, absolutnie oderwany z rzeczywistości pomysł, to Niemcy próbowali, krótko przed wybuchem wojny z Sowietami, podarować Żydów europejskich Stalinowi i autentycznie zwrócili się z taką propozycją. No a ostateczny ich pomysł był taki, że po zwycięstwie nad Związkiem Sowieckim tych Żydów wyrzucą za Ural. Nawet Goebbels wpadł na taki pomysł, że można by wykorzystać infrastrukturę łagrów sowieckich do tego, żeby tych Żydów tam umieścić. No ale kiedy w listopadzie i grudniu 1941 roku niemieckie uderzenie utknęło pod Moskwą, no to Niemcy stanęli wobec nowej sytuacji, to znaczy nie mieli co z tymi Żydami zrobić, a mieli ich zgromadzonych w gettach, gdzie sytuacja zaopatrzeniowa była katastrofalna, Niemcy już bokami zaczęli robić, nie mieli żywności na wschodzie, leków, koców, na wszystkich podstawowych rzeczy, no i zadali sobie takie pytanie, co z tymi Żydami zrobić.
gdyby byli ludźmi normalnymi, no to by oczywiście ich wypuścili, prawda? Natomiast ponieważ byli zbrodniczymi, opętanymi ludźmi tą antysemicką, szaloną ideologią, to postanowili ich zgładzić. I rzeczywiście Holokaust, ta decyzja zostaje podjęta na przełomie 1941 i 1942 roku. No, symbolem jest oczywiście styczniowa konferencja w Wannsee. No a potem już zaczynają mordować ludzi na masową skalę, używając, co ciekawe, infrastruktury używanej wcześniej do akcji T4, do zabójstwa, do zabijania niepełnosprawnych. W związku z tym to może być dla polskiego czytelnika bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jak w rzeczywistości wyglądała ta droga, która zaprowadziła Niemców od wspierania emigracji Żydów na początku w latach 30., nawet poprzez współpracę z organizacjami sionistycznymi, o tym się bardzo mało mówi, do rozpalenia pieców krematoryjnych w Auschwitz. Była to droga pełna zwrotów, radykalizacji, właśnie pokazuje, to jest ta oś tej książki, która pokazuje, jak destrukcyjny wpływ ideologia narodowo-socjalistyczna miała na zwykłych ludzi. A co z tą ideą fix, czyli z tym paktem Ribbentrop-Beck? No w kontekście, to nawiązuje pan do mojej pierwszej książki, która wskazywała na to, że gdyby Polska poszła jednak na trudny kompromis, ale jednak przyjęła te niemieckie propozycje w 1939 roku, które nam Niemcy zaoferowali, i zgodziła się na jakiś antysowiecki sojusz wymierzony w Moskwę, to moim zdaniem takie rozwiązanie byłoby mniejszym złem niż to, jak historia się potoczyła w rzeczywistości, czyli wejście Polski w wojnę na dwa fronty przeciwko bolszewikom i Niemcom w oparciu o papierowe, nic nie warte świstki papieru, za jakie uważam gwarancje anglo-francuskie. Powtarzam, byłoby to mniejsze zło. Nikt nie przy zdrowych zmysłach nie mówi, że to byłby wspaniały pomysł. Natomiast rzeczywiście na jednym ze spotkań jeden z czytelników powiedział, no ale te wszystkie potworne zbrodnie niemieckie, o których pan napisał teraz w książce Niemcy, czy to w jakiś sposób nie wpływa na ten postulat, który pan zgłaszał w książce Pakt Ribbentrop-Beck, że Polska jednak z tymi Niemcami powinna się porozumieć. No i dramat sytuacji polega na tym, że nie wolno patrzeć na wydarzenia przeszłości z perspektywy współczesnej. To znaczy, jeżeli spojrzymy na decyzję, jaką Beck podejmował w 1939 roku z perspektywy Auschwitz, zbrodni popełnianych w roku 1941, 1942, 1943 czy 1944, no to oczywiście to nie ma żadnego sensu. Hitler, mówiąc, upraszczając, mordował, zabijał, palił swoich wrogów, natomiast nie swoich sojuszników. W związku z tym, kiedy dzisiaj ja czy inni publicyści i historycy mówią o tym, że taki pakt z Niemcami byłby mniejszym złem, to przecież nie chodzi nam o żadną miłość do narodowego socjalizmu, którym gardzimy, i Hitlera, którego uważamy za wielkiego zbrodniarza, tylko chodzi o troskę o substancję biologiczną narodu, bo doświadczenia krajów, które poszły na jakąś tam współpracę z Niemcami, jak Rumunia, Węgry, Włochy i inni sojusznicy Niemiec, pokazują, że straty osobowe tych krajów były znacznie, znacznie mniejsze, więc tu chodzi nie o miłość do narodowego socjalizmu, tylko oczywiście o realpolitik. Jestem głęboko przekonany, że gdyby nie było okupacji sowiecko-niemieckiej Polski, no to te zbrodnie byłyby oczywiście mniejsze i nie tylko Polacy zostaliby ocaleni, ale również Żydzi polscy. Wspomniał pan o błędach hitleryzmu. Jakie błędy Niemcy popełnili w takim układzie? Pisze pan o tym, napisał pan o tym w drugiej części książki. Tak, no nawet przyznam szczerze, że miałem taki moment, pan, że myślałem, czy by nie nazwać tej książki idioci. Otóż ostatecznie zdecydowałem się na umieszczenie tylko ponieważ jestem wielkim miłośnikiem Fiodora Dostojewskiego, więc jako motto książki umieściłem cytat z właśnie powieści Idiota, genialnej zresztą Dostojewskiego, w którym powstaje się taki cytat: jeżeli Bóg chce kogoś zgubić, to mu najpierw odbiera rozum. I Niemcy mogły wygrać, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, wojnę z bolszewikami w kilka tygodni w 1941 roku. Jeżeli spojrzy pan na dowolne wspomnienia niemieckie, polskie, jakiekolwiek inne z czerwca 1941 roku, kiedy niemiecka armia weszła na teren okupowany przez Sowietów Polski, a potem posuwała się w głąb Związku Sowieckiego w kolejnych tygodniach i miesiącach, to wszędzie Niemcy byli witani jak wyzwoliciele. Przedstawiciele wszystkich narodów, absolutnie, no może oprócz Żydów, rzucali kwiaty, witali chlebem i solą wkraczający Wehrmacht. Witali Niemców jak wyzwolicieli. Ale dlaczego? No dlatego, że ci ludzie doświadczyli bolszewizmu, tego piekła. Na terenach tych wcielonych do polskich, do Związku Sowieckiego, oni świeżo przeżyli potworne deportacje.
świeżo przeżyli dokonaną właśnie w czerwcu 1941 roku rzeź więźniów dokonaną przez NKWD. Doświadczyli dobrodziejstw gospodarki centralnie planowanej, kolektywizacji, terroru sowieckiego i oni po prostu czekali jak na zbawienie na tych Niemców, prawda? Czekali na to, że im Niemcy zwrócą ziemię zabraną do kołchozów. Czekali na to, że im Niemcy zwrócą kościoły, które im odebrali bolszewicy. No i teraz ten gigantyczny potencjał, który był antysowiecki tych wschodnich Europejczyków, był naprawdę olbrzymi. Może jeszcze kolejny przykład. 4 miliony żołnierzy Armii Czerwonej przeszło na stronę Niemców w trakcie pierwszych miesięcy kampanii. Nie ma drugiego takiego fenomenu. Po prostu to wojsko nie chciało się bić. Całe dywizje zabijały swoich komisarzy politycznych i przechodziły na stronę Niemców. I teraz, gdyby Niemcy byli rozsądni, gdyby rządził nimi ktoś normalny, to wystarczyłoby podnieść wielkie hasło wyzwolenia narodów środkowej i wschodniej Europy spod jarzma bolszewizmu i ten bolszewizm, o czym zresztą przyznawał sam Stalin, że tak by było, bo widział, że to państwo zaczynało implodować od środka, bolszewizm by się załamał. Co tymczasem robi Hitler? Hitler znowu jest więźniem swojej szalonej, antysłowiańskiej, antysemickiej, rasistowskiej ideologii. Traktuje Słowian jak podludzi. I to jest klucz do klęski Niemiec. Oni wchodzą tam, wie pan, widzą to wszystko i co robią? Wprowadzają równie brutalny reżim okupacyjny. Proszę sobie wyobrazić, że Koch, jeden z kluczowych rozgrywających Hitlera, komisarz okupowanej Ukrainy, mówi tak, gdyby bolszewicy nie wymyślili kołchozów, to my musielibyśmy to zrobić. I Niemcy utrzymują kołchozy. Terror, mordy, palenie, pacyfikacje wsi na Białorusi, no to przy jakiś patologiczny w ogóle rozmiar przybrało, ale przede wszystkim traktowanie tych wszystkich krajów jako Lebensraum. Hitler w pewnym momencie mówi, to są nasze Indie. No tylko nie bierze pod uwagę, czy ta nasza Afryka, że nie ma do czynienia z Murzynami, którzy są jakimiś luźnymi plemionami zapóźnionymi, tylko ma do czynienia z narodami Europy, które mają swoje ambicje, prawda? Nikt nie lubi, jak się tak szarga jego godnością. No i w ostatecznym rozrachunku, kiedy żołnierze Armii Czerwonej dowiedzieli się, że jeżeli się poddadzą Niemcom, to zostaną zamordowani, bo Niemcy zamordowali 3 miliony jeńców sowieckich w tych potwornych obozach zagłady, właściwie, bo tak to trzeba powiedzieć, zimą i w późniejszych miesiącach 1941-1942 roku, no to zaczęli się bić. Kiedy ludzie zobaczyli, że zamiast wyzwolenia to przyszedł kolejny okupant, to zaczęli iść do partyzantki, prawda? I w ten sposób ta sama ideologia, która wyniosła Hitlera do władzy, go zgubiła. Znaczy był niewolnikiem swoich rasistowskich dogmatów, nie potrafił pragmatycznie spojrzeć na te sprawy. Był właśnie, wymyślił sobie utopię tego Lebensraum, prawda, że przyjadą jacyś Nordycy, jacyś osadnicy niemieccy, to są wszystko śmieszne rzeczy, prawda, którzy będą tam zarządzać przy pomocy Pejcza Słowianami. No Słowianie sobie tego nie życzyli. Trudno w to uwierzyć, ale w ostateczności, jak mieli do wyboru dwóch potworów, dwóch morderców, no to część z nich poparła Stalina, prawda, który był, przynajmniej mówił po rosyjsku. I to jest ten dramat, gdyby, zresztą muszę powiedzieć, że Amerykanie potem w latach 40. analizowali to, CIA, doszli do bardzo podobnych wniosków. To znaczy też zastanawiali się, co zrobić, jak wkroczą do Sowietów, prawda, kiedy była zimna wojna, co, jak tam to rozegrać. I między innymi zamawiali u rozmaitych Niemców, tych Niemców, którzy przeciwiali się tej szalonej polityce Hitlera, takie analizy i też tak to zdiagnozowali, że przyczyną klęski Hitlera na froncie wschodnim nie były to tam, nie wiem, że było za mało armat, za mało dywizji, prawda, że przyszedł sprzęt z Wielkiej Brytanii. To wszystko były sprawy drugorzędne. Kluczowe błędy popełniono w sferze, powiedziałbym, polityczno-emocjonalnej. Niemcy przegrały wojnę i Europa została zalana przez równie potworny reżim sowiecki. O tym pan pisał w swojej książce Sowieci. Krótko, w jednym zdaniu, czy są jakieś analogie? Wie pan, no jeżeli możemy połączyć te dwa wątki, to proszę zwrócić uwagę na jeden wielki, wielki paradoks. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że Hitler chciał uczynić Niemcy wielkie, a obrócił je w gruzy na swoją absurdalną polityką. Natomiast proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Józef Mackiewicz nazwał Hitlera najskuteczniejszym agentem bolszewickim w dziejach świata. I coś jest na rzeczy. Bo proszę zwrócić uwagę, że Hitler mówił, że jest największym antykomunistą, prawda? Że on chce usunąć zagrożenie sowieckie. Ale w efekcie tej wojny, którą rozpętał i przeprowadził w tak głupi, idiotyczny sposób, oddał bolszewikom połowę Europy,
puścił bolszewików przecież na początku tej wojny w 1939 roku, oni gdzieś tam siedzieli za Pińskiem, prawda? A na końcu tej wojny siedzieli w Berlinie. Spowodował powstanie NRD, spowodował powstanie PRL w pewnym sensie i całej strefy okupacyjnej sowieckiej. Także to jest kolejny paradoks, że głupota Hitlera, idiotyzm tej jego polityki doprowadził do sowietyzacji połowy Europy. Stalin dzięki tej wojnie stał się rozgrywającym graczem. Z gracza drugiej kategorii w 1939 roku wylądował w 1945 na drugiego po Amerykanach głównego gracza globalnego i trwało to przez 50 lat. Także tu jest ten kolejny paradoks związany z tym, w jaki sposób Hitler tę wojnę rozegrał, jak ją przegrał, a przecież razem z, to jest ten straszny paradoks, że razem z Niemcami tę wojnę przegrało przecież pół Europy. Piotr Zychowicz, autor książki Niemcy, książkę Państwu polecam. Żegnam się z Państwem serdecznie, dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. A dzisiaj ze mną w studio generał Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny. Kilkanaście tygodni temu, jak rozmawialiśmy o jednej z misji, do której się przygotowujecie, chodziło konkretnie o Irak i chodziło o misję w ramach takiej większej natowskiej operacji. Operacji oczywiście, która ma zwalczać w większym bądź w mniejszym stopniu państwo islamskie. Jednym z elementów tej misji jest doszkalanie, szkolenie Irakijczyków w tym, żeby podnosili mobilność, nazwijmy to może tak, albo zdolności tego sprzętu poradzieckiego, którym dysponują, a mają tego sporo. I dzisiaj mamy, no można powiedzieć, już kolejną odsłonę tej misji. Tak, misja nie tyle jest ukierunkowana na walkę z państwem, tak zwanym państwem islamskim bezpośrednio, a raczej na ciągłą odbudowę zdolności sił irackich i państwa irackiego do określonych zdolności wojskowych. Czyli odbudowujemy trochę też kraj i wspieramy ludzi, żeby oni sobie sami mogli radzić z przeciwnikiem. Tak, mając na uwadze, że Irak się już mocno usamodzielnił po wielu latach konfliktu, takie zapotrzebowanie wyszło ze względu na duży depozyt sprzętu, który ciągle jest sprawny, jego jest sporo i wynika to zapotrzebowanie wynika z aktywności NATO, a NATO w Iraku ma jedyną misję, która tym się zajmuje, czyli właśnie budowanie zdolności sił irackich w wielu aspektach. Jednym z nich jest odbudowa albo osiągnięcie zdolności tego paradzieckiego sprzętu, wozów bojowych szczególnie i nadanie im określonych zdolności, ale odbudowa własnych zdolności, czyli tych, które kiedyś najprawdopodobniej funkcjonowały, a z różnych przyczyn są nieobecne w tej chwili. Jest to misja natowska, ona trochę raczkuje, pewnie będzie rozwojowa, ale patrząc na obecny rozwój sytuacji, mam nadzieję, że on się utrzyma i w tym kierunku pójdziemy, że państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie w końcu upadnie, wtedy będzie czas na to, aby spokojnie budować te zdolności na szerszą skalę. Mówi pan, panie generale, że misja raczkuje, no ale jednak Polacy mają w niej spory udział i taki znaczący głos. Raczkuje, dlatego że docelowo ona będzie dużo większa jako reprezentacja NATO. Domyślam się, że wraz z poprawą sytuacji też ich obszarów będzie więcej. Sądzę również, że ilość krajów, które włączają się w jej zakres, będzie wzrastała i być może przyjdzie czas, żebyśmy zbudowali oddzielny kontyngent, który będzie zajmował się tylko tą problematyką, bo to jest problematyka szkolenia personelu, który ma wykonywać zadania i dalej szkolić personel techniczny. Przy tej okazji oczywiście mamy kwestię remontów i współpracy być może dwustronnej, ale to jest główny cel i główne zadanie. Na razie w tej chwili nasi eksperci, tak to nazwijmy z Polski, co tam robią? Bo już są przecież. Nasi eksperci szkolą kandydatów, których deselekcjonowali Irakijczycy i wybierają wąską grupę tych, którzy będą stanowić jakby taki zaczątek ich zdolności szkoleniowych. Czyli najpierw uczymy tych, którzy mają uczyć i budujemy bazę szkoleniową, na bazie której będziemy asystować ich przy budowaniu własnych zdolności remontowych, przy okazji remontując ten sprzęt. Jest to takie dość złożone, ale to jest jak z tą rybą i wędką. Chcemy dać im wędkę, a nie rybę. Czyli nie będziemy im na pewno remontować od A do Z tego sprzętu poradzieckiego?
możemy brać w tym udział, ale to już nie są kwestie misji natowskiej, to już są kwestie raczej bilateralnych relacji Polska-Irak. Wiem, że takie rozmowy się toczą, ale one się toczą na innej płaszczyźnie, na innym szczeblu, więc nie chciałbym zabierać głosu na ten temat. A w Iraku tymi ekspertami z naszej polskiej strony to są żołnierze, czy pracownicy wojska, czy jacyś, nie wiem, eksperci z tej branży takiej zbrojeniowej? No, żołnierze i pracownicy wojska, którzy są zatrudnieni i w PGZ-cie, i w Inspektoracie Wsparcia, czyli w Dowództwie Generalnym, którzy są w centrum z Grudziądza i oni zostali tam wysłani i wykonują swoje zadania tam w Iraku.